przekroczeniu granicy rumuńskiej polski rząd został internowany, czyli zatrzymany w specjalnym ośrodku odosobnienia. Jednak dzięki temu nie został podpisany akt kapitulacji. Prezydent Mościcki, nie mając możliwości sprawowania swojej funkcji, skorzystał z zapisów Konstytucji Kwietniowej i wyznaczył swojego następcę. Stał się nim ambasador Polski we Włoszech Bolesław Wieniawa-Długoszowski, przedstawiciel sanacji. Na tą kandydaturę jednak nie zgodziła się Francja. Dlatego pod jej naciskiem Mościcki zmienia wybór i nominację otrzymuje Władysław Raczkiewicz, przedstawiciel opozycji i były marszałek Senatu. Nowy prezydent składa przysięgę 30 września 1939 roku i tego samego dnia mianuje premierem Władysława Sikorskiego. W listopadzie prezydent na mocy tzw. umowy paryskiej zdecydował się, że swoje prerogatywy będzie wykonywał w ścisłej współpracy z premierem, dobrowolnie w ten sposób ograniczając swoje uprawnienia. Sikorski w ten sposób stał się najważniejszym politykiem na emigracji. W tym czasie Sikorski zostaje również naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych, które zaczęły się odtwarzać na obczyźnie. Nowy rząd został złożony głównie z polityków opozycji antysanacyjnej. Co ważne, polskim władzom udało się zachować ciągłość prawną, co było niezwykle ważne z perspektywy dyplomacji międzynarodowej. Z tego też powodu został nasz rząd błyskawicznie uznany przez Francję i Wielką Brytanię oraz większość państw za wyjątkiem Związku Sowieckiego oraz Niemiec i ich sojuszników. Na emigracji powstała również namiastka parlamentu, czyli Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej z Ignacym Paderewskim na czele. Siedzibą rządu początkowo było Angers we Francji, a po jej upadku przeniósł się on do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1939 roku Sikorski wygłosił deklarację, w której zapowiadał wyzwolenie kraju zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Sojusznicy, mimo polskich starań, nie wypowiedzieli wojny Sowietom, dodatkowo zasygnalizowali, że odzyskanie obszarów zagarniętych przez nich może być niemożliwe. Mimo braku wypowiedzenia wojny, od 17 września Rzeczpospolita faktycznie znajdowała się w stanie konfliktu ze Związkiem Sowieckim. Dyplomacji brytyjskiej to nie przeszkadzało do 22 czerwca 1941 roku, gdy atak Niemiec na Związek Sowiecki doprowadził do odwrócenia sojuszy. Od tego momentu zaczęły się naciski na uregulowanie stosunków polsko-sowieckich. Efektem tego było podpisanie 30 lipca 1941 roku przez Sikorskiego oraz ambasadora sowieckiego w Londynie Iwana Majskiego porozumienia, na mocy którego oba państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne oraz zobowiązały się do wzajemnej pomocy w walce z Niemcami. Zapowiedziano utworzenie armii polskiej w Związku Sowieckim, a sami Sowieci zobowiązali się do tzw. amnestii dla Polaków znajdujących się w łagrach i więzieniach. W układzie Sikorski-Majski, bo tak porozumienie określano, milczeniem pominięto kwestię wschodnich granic Rzeczpospolitej. Mimo tego, że kwestia granic, a raczej jej nieporuszenie, doprowadziło do kryzysu w kręgach rządowych, prezydent Raczkiewicz nawet chciał zdymisjonować Sikorskiego, to układ będący przejawem realizmu politycznego polskich władz emigracyjnych wszedł ostatecznie w życie. 14 sierpnia 1941 roku w Moskwie podpisano dokumenty regulujące powstanie w Związku Sowieckim Polskiej Armii. Od początku proces ten napotykał na liczne trudności. Władze sowieckie utrudniały dotarcie do wojska licznym ochotnikom. Były problemy z zaopatrzeniem i dostawami broni dla oddziałów. W końcu Sowieci zażądali wysłania słabo wyszkolonych i wyposażonych jednostek na front. Dowódca polskich oddziałów, generał Władysław Anders, odmówił. Równocześnie zwrócono uwagę na fakt, że wśród ochotników nie ma oficerów, którzy dostali się do niewoli we wrześniu 1939 roku. Kiedy Sikorski z Andersem poruszyli ten temat w Moskwie, otrzymali od Stalina kuriozalną informację, że po wybuchu wojny z III Rzeszą jeńcy ci zbiegli z obozów do kontrolowanej przez Japończyków Mandżurii. Konflikt wokół armii polskiej narastał. W związku z tym, z propozycją rozwiązania problemu wystąpił Churchill, który zobowiązał się do przejęcia obowiązku zaopatrzenia i wyposażenia polskich oddziałów, jednak chciał je wykorzystać do osłony roponośnych terenów Iraku i Iranu. Stalin wyraził na to zgodę i do sierpnia 1942 roku całość sił polskich ewakuowano na Środkowy Wschód. Wraz z nimi Związek Sowiecki opuściły tysiące polskiej ludności cywilnej. 13 kwietnia 1943 roku na jaw wyszła sprawa mordu Katyńskiego. Stało się to za sprawą Niemców, którzy, ujawniając zbrodnie, liczyli na rozłam w obozie koalicji antyhitlerowskiej.
Ekshumacje trwały od lutego. Aby je uwiarygodnić, zaproszono do pracy przy nich Międzynarodową Komisję, która w części składała się z jeńców alianckich. Na miejsce przybyła również delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża. Badania jednoznacznie wykazały, że mordu dokonano wiosną 1940 roku. Sowieci natychmiast temu zaprzeczyli i wysunęli tezę, że jeńcy polscy zostali zamordowani przez Niemców w 1941 roku, tuż po zajęciu obozów przez Niemców. Ujawnienie zbrodni katyńskiej postawiło w niezwykle trudnej sytuacji polskie władze emigracyjne, gdyż z tej sytuacji nie było dobrego wyjścia. Ostatecznie nie przyjęto stanowiska sowieckiego i zdecydowano się na poproszenie o zbadanie sprawy Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Ta decyzja spotkała się z sowieckimi oskarżeniami o współpracę z Niemcami, czego efektem była sowiecka decyzja z 25 kwietnia 1943 roku o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z polskimi władzami emigracyjnymi. Sprawa katyńska i kryzys w relacjach polsko-sowieckich spotkał się z ponownymi naciskami brytyjskimi na uregulowanie spornych kwestii. Wobec Sikorskiego równocześnie narastała opozycja wśród emigracyjnych polityków. Rosło również niezadowolenie wśród żołnierzy Andersa. W związku z tym Sikorski wyruszył na Środkowy Wschód z odwiedzinami do polskich oddziałów. W drodze powrotnej 4 lipca 1943 roku jego samolot tuż po starcie wpadł do morza. W katastrofie zginął Sikorski oraz prawie wszyscy, którzy mu towarzyszyli. Jego śmierć była dużym ciosem dla sprawy polskiej, bo ze sceny zniknął znany na świecie i szanowany polityk. Na stanowisko premiera mianowano Stanisława Mikołajczyka, a naczelnym wodzem został zwolennik twardego kursu względem Sowietów Kazimierz Sosnkowski. Zerwanie stosunków z rządem emigracyjnym było nieuniknione. Sowieci szukali tylko pretekstu, gdyż Stalin w obliczu przełomu na froncie zlecił polskim komunistom przygotowania do przejęcia władzy w Polsce. Było to o tyle proste, że na terenach okupowanych przez Niemców od początku 1942 roku działała grupa inicjatywna, która po połączeniu się z miejscowymi komunistami utworzyła Polską Partię Robotniczą. Tymczasem na terytorium Związku Sowieckiego powstał Związek Patriotów Polskich na czele z Wandą Wasilewską oraz pułkownikiem Zygmuntem Berlingiem, którzy nawoływali do walki o odzyskanie niepodległości w sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Związek Patriotów Polskich wkrótce przystąpił do formowania własnych oddziałów wojskowych.